tuż za mną znajduje się gliwicka radiostacja. Obiekt sławny, obiekt drewniany, największa drewniana konstrukcja w Europie. Mierzy 111 metrów. Obiekt, który zbudowany był do tego, by przekazywać różnego rodzaju informacje. A jakie informacje docierają do nas dzisiaj? Listopad 2015, Paryż. Najbardziej krwawe zamachy w historii Francji. Zginęło 130 osób. Marzec 2016, Belgia. 32 śmiertelne ofiary zamachu w Brukseli. Pakistan. Wielkanocne popołudnie. Bomba terrorysty samobójcy na placu zabaw w Lahore. Zginęło ponad 70 osób, 30 z nich to dzieci. Zamachy we Francji, zamach w Belgii, ostatni zamach w Pakistanie. Wielu ludzi bało się iść w te święta do kościoła. Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych świąt wielkanocnych. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. W listopadzie 2015 roku pamiętam, że przyjechałem tutaj dokładnie w to miejsce wieczorem, żeby solidaryzować się z rodzinami ofiar osób, które zginęły w zamachach w Paryżu. Pięknie rozświetlony obiekt radiostacji w barwach narodowych Francji dodawał jeszcze atmosfery temu wieczorowi. Wielu ludzi siedziało w samochodach, wielu ludzi tutaj spacerowało po tym terenie i zastanawiało się, co będzie dalej. Widziałem w wielu oczach obawę, lęk, strach. Sam siedziałem w samochodzie, modliłem się i szukałem nadziei. Dzisiaj jestem skonfrontowany z tym tekstem biblijnym, który mówi, że pomimo tego, że przechodzimy różnego rodzaju złe sytuacje, złe doświadczenia, mamy cieszyć się z tego, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i nas zbawił. Tak sobie pomyślałem, że takie zamachy terrorystyczne, duchowe zamachy terrorystyczne przeżywamy każdego dnia. Przeżywamy wtedy, kiedy jesteśmy zranieni, wtedy, kiedy czujemy się zdradzeni, wtedy, kiedy czujemy się oszukani, wtedy, kiedy ludzie wokół nas mówią nieprawdę, wtedy, kiedy żyjemy w kłamstwie. I pomyślałem sobie, że tak naprawdę nie trzeba przeżywać zamachu, żeby bać się o swoje jutro. Ale czy zdajemy sobie z tego sprawę? Czy zdajemy sobie z tego sprawę, po co Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty? I po co zmartwychwstał? A zmartwychwstał po to, żeby dać nam nadzieję. Po to, żebyśmy już tu i teraz, pomimo właśnie tych lęków i obaw, żyli nadzieją i mieli cel, zbawienie. Żebyśmy cieszyli się z tego, że kiedyś tego wszystkiego nie będzie. Że kiedyś będziemy po prostu z Bogiem wieczności. Żyjmy nadzieją i nie dajmy się złu.